I once loved a girl, but she don't love me anymore. And the pain, it comes in waves like it's washing me up on the shore. I thought we were happy, guess I thought too much anyway. Dzień dobry, witajcie w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Ja sobie ugrzałam właśnie żelazko, żeby wyprasować kilka, w sumie dwie rzeczy, które potrzebuję do zdjęć, bo będziemy robić zdjęcia, także czekamy w sumie aż Nel się wyśpi, o, chociaż już dosyć długo śpi, także spoko, ja sobie to wyprasuję i pójdziemy właśnie zrobić zdjęcia, bo to będą nowe rzeczy na Blermi. Natomiast dzisiaj w planie są też porządki, ponieważ wróciliśmy wczoraj z Krakowa, no jak wiecie, bo nie było takiego vlogu. Nie nagrywałam vloga w Krakowie, nagrywałam tylko takie przebitki, znaczy przebitki, takie urywki telefonem, żeby mieć po pierwsze takie właśnie fajne wspomnienia, a po drugie to zrobiłam to, żeby zrobić takiego mini vloga na Reels. Wiem, że nie każdy ma Instagram, także może Wam tutaj też wstawię, wiecie, to taki będzie max minutka filmik, wiadomo, także szybciutka taka wstawka, ale chciałam właśnie coś takiego z wspomnieniami mieć z wyjazdu, ale powiem Wam, że naprawdę super mi to zrobiło, że nie nagrywałam vloga, nie sięgałam po aparat, tylko po prostu skupiłam się na nas i jakoś tak fajnie spędziliśmy sobie czas. Naprawdę był cudowny wyjazd, jestem mega wdzięczna, że naprawdę było tak spokojnie. W ogóle Nel spała nam 4, no wiecie, jedzie się od nas około 4 godzin, ponad 4 godziny, około 4, nie wiem, 20, coś takiego pewnie, do Krakowa i z powrotem, i spała nam prawie, że całą drogę w jedną i w drugą stronę. Ja nie wiem, no tak sobie myślę, że to chyba babcia ma na nią taki kojący wpływ, bo się nie stresuje, nie denerwuje, a ja jednak się stresuję, a babcia chciała z nią siedzieć z tyłu i ona, słuchajcie, całą drogę prawie, że spała, także... No powiem Wam, że trochę to taką nadzieją mnie napawa, że może ona się przyzwyczaja do podróży i może będzie już teraz lepiej, no bo kiedyś, tak jak Wam mówiłam, ona lubiła robić takie aferki, nawet nam się zanosiła często w aucie, a teraz ładnie sobie przespała, trochę tam się w tamtą stronę, w połowie drogi gdzieś się obudziła, bo byliśmy na postoju, żeby ją przewinąć, nakarmić, i chwilę się pobawiła i zasnęła, a w tą stronę, jak już wracaliśmy, no to nie wiem, niecałą godzinkę przed dojazdem się obudziła i w sumie nie było żadnych większych problemów, troszkę tam pomarudziło, ale naprawdę było spokojnie, także super, ale też przez to, że właśnie całą drogę spała i też sporo spała, no to poszła nam spać wczoraj po 23:00. Nie zmuszaliśmy jej totalnie, w ogóle jakoś tak przestałam mieć ciśnienie, że trzeba ją zmusić, żeby poszła spać, nie wiem, o 20:00 czy o 19:00, no bo jak ona nie potrzebuje, jeśli wyspała się w dzień, jeśli nie jest śpiąca, to po co ją będę zmuszała, tak? To jest później stres dla niej, bo ona się denerwuje, jak my ją, nie wiem, próbujemy uśpić na siłę i my się denerwujemy, że ona, wiecie, nie może zasnąć. No i to jest takie błędne koło. Ale tak czy siak będę chciała wrócić do w miarę takiej normalnej rutyny. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie dzisiaj, pierwszy dzień. Natomiast naprawdę był cudowny, rodzinny wyjazd. Ja się biorę już za prasowanie i chyba najpierw jednak trochę ogarniemy w mieszkaniu, bo po tym wyjeździe i przed wyjazdem, jak się pakowaliśmy, to wszystko, w ogóle bałagan jest okropny, także takiej organizacji i trochę takich ogólnych porządków dzisiaj trzeba zrobić i od tego zaczniemy i dopiero sobie pójdziemy na spacer. Także witajcie w nowym vlogu. Kochanie, chodź. Opa. No, siadamy tutaj? Oh, proszę, Niunia, zobacz. No. Zobacz, ile masz zabawek. Fajnie, będziesz się bawić teraz, tak?
tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. One look from you, I'm praying I could call you mine. Baby, you got my hands tied. No more games. Can't we just say his name? Instead of running away and jumping the gun to play it safe. Przyszliśmy sobie trochę na spacer i zrobić te zdjęcia. Powiem wam, że mam nowe buty, założyłam je z myślą, że będzie dobrze, bo są płaskie, ale po prostu zamordowały mi stopy wręcz i ledwo idę w poobklejanych plastami palcach. Po prostu, no dosłownie ledwo idę i już mnie tak wszystko boli. Mam chyba z 5 palców w ogóle obtartych, co nawet nie jest zagrzane w jednym miejscu i to są klapki, także jestem totalnie załamana. No nie wiem, może mi się uda, wiecie, u szewca coś tam zrobić z nimi, bo mi się bardzo podobają, ale mam na sobie naszą świeżynkę, koszulę nową z Blermi, tak wam pokażę. Jest po prostu przepiękna, taka mega kobieca, delikatna, taka zwiewna. Ona jest z wiskozy, fajnie oddychająca, nawet na takie ciepłe dni. I taki rękawek ma, o, widzicie? Taki balonowy mocno. Jeśli chodzi o jej długość, to jest taka delikatnie przedłużana, ale nie jest tak długa jak ta koszula w błękitne pasetki nasza Elza. To jest taka właśnie bardziej klasyczna, minimalnie dłuższa niż standardowa koszula, o tak bym to określiła. Natomiast wymiary będą podane na stronie i do tego nasze nowe, znaczy nie nowe, ale stary model spodni, czyli lu muślinowe, z bawełny muślinowej, na teraz idealne, w ogóle na ten cały okres idealne i na jesień też będą super. W nowym odcieniu i to jest taki jasny beżyk. On jest trochę podobny do tego naszego poprzedniego, czyli taupe, ale jest bardziej właśnie w taki typowy beż, nie wpada w ogóle w róż, tylko w taki typowy właśnie beżyk. Idealnie pasuje do tej koszuli i do tych grochów, które tutaj mamy takie beżowe, także przepiękny komplecik. Idziemy teraz, nie wiem, no może zatrzymamy na jakimś jedzeniu jednak, co? Na jakimś takim małym lunchiku, bo w domu nie mamy za bardzo jedzenia. Trzeba zrobić jakieś zakupy. Ślepie mnie trochę. Ale już jesteśmy mega głodni, bo od śniadania nic nie jedliśmy. Nie wiem, czy ja to pojadła. 20 po drugiej. No 20 po drugiej, my jedliśmy w sumie tylko śniadanie. Ja troszeczkę sobie jogurtu później wypiłam, a Tomek nic. Moniunka to jeszcze trochę, nie? Bo jej dawała mi owocki, później mleko jeszcze. Także chyba jej tak bardzo nie potrzeba. Trzeba uciekać na drugą stronę. No, bo tu słońce, nie? I trochę praży. Uważaj, bo rower jedzie. Trochę praży właśnie. Pokazywało mi w ogóle, że jest 20 stopni, a powiem wam, że w słońcu jest tak gorąco. Trzeba i chyba zdjąć ten sweter, bo się nam usmaży dziewczyna. A jeśli chodzi o te porządki, no to Tomek sprzątnął łazienkę. Ja częściowo sprzątałam kuchnię z salonem, ale tak naprawdę częściowo, dlatego że jak widzieliście, to non-stop z Nelusią coś musiałam robić, non-stop razem próbowałyśmy sprzątać, co ja odkładałam, to zaczynała płakać. Jakiś taki miała dzień, poranek, właściwie przylepy. O, jak ziewam!
Purę mi przylepy miałaś, no nie chciałaś się od mamy odkleić. Zobacz. Jagodzianki ze świeżymi jagodami, a jeszcze sobie pościeram to, bo to będzie fajnie. Nie wiem, ja nie chcę. Chodź na wynos weźmy. Ja nie chcę. Ale ja chcę. No to weź sobie. Do siebie. Jakiś chłopczyk się do nas przykleił. Dobra, idziemy po jagodzianki, bo to my chcę. Przyszliśmy sobie do kafe na deptaku w Płocku i powiem wam, że kiedyś dawno temu, nie wiem, rok, może dwa lata temu tutaj byłam. I wtedy to wrażenie było takie, można powiedzieć, bo w ogóle fajne miejsce z środku, takie piętrowe, ale to jedzenie było takie sobie. A teraz przyszliśmy, w sumie stwierdziliśmy, że zobaczymy, co tutaj mają i po prostu usiąść sobie, też moje sobie odpoczną. I powiem wam, że menu się tak rozrosło i naprawdę są fajne dania śniadaniowe. Inne rzeczy też są, ale na śniadanie jest tak ogromny wybór. Mam nadzieję, że będzie dobre, no bo naprawdę wybór jest ogromny, także super. Co ty mnie stopą złapał? Co ty, małpka jesteś? Małpka jesteś? No, także naprawdę fajnie się zapowiada. Dobrze będzie, jeśli odkryjemy nową, fajną miejscówkę w Płocku na śniadanka, tak? Czasami będzie można sobie przyjść. A co się dzieje, kochanie? Kolanka chcesz? To jest dzisiaj przylepa. I tak pospała sobie trochę ten spacer, ale bardzo był długi i wolny, dlatego że ja szłam w tempie ślimaka. No zobacz! Dlaczego ściągnęłaś? Chciałam ci pokazać w tej pięknej opasce. Dziękuję bardzo. Tutaj położę. Podam. Dziękujemy. Dziękuję. I masz skarpetkę. Skarpetkę? No i skarpetkę. Gdzieś to zrobiłam? Nie wiem, jak w sumie to zrobiłam. Jakoś mi wyprasło z tej słonki. Potrzebuję 14. Pomachaj trochę, co? Zrób papa. Nelusia? Zrób papa, no. Nel? Nelunia? Nie. Patrzcie na bobinkę. Dzień dobry, zobaczcie, jakie piękne hortensje ścięłam sobie wczoraj z ogrodu od teściowej. Piękne, co? To są tylko trzy gałązki, a taki piękny bukiet powstał. O! Co tam się stało? O, dobra, poczekajcie, idę do niejki. Cześć! Witamy was razem z Nel, tak? Ja już się zdążyłam ogarnąć, akurat jak miała drzemkę, dlatego że ta drzemka trwała pół godzinki, także dzisiaj króciutka drzemka, ale w sumie dlatego, że spaliśmy wszyscy do 8. Oczywiście w nocy były pobudki, tak? Chyba dwie. No, także tak jak wam mówiłam, no już nie jest tak lekko jak była, się cieszyłam właśnie, że ona przysypiała całe nocki, a teraz są pobudki. Natomiast no nie są takie tragiczne. No raz Tomek wstał i ją po prostu ululał, potem ja ją karmiłam, także no nie ma tragedii. To nie jest też tak, że ona wstaje i po prostu nie chce już zasnąć. Nie przyniosłam sobie telefonu tutaj. To mam zostawić telewizor włączony i poszedł. No, także nie ma tragedii, nie Nelka? Natomiast właśnie chcę sobie przygotować teraz listę zakupów, co będziemy jeść w tym tygodniu, choć pójdziemy tam do pokoju, bo tam mam telefon, a chcę sobie zerknąć w e-booka, może tam w Thermomixa, w Cookidu, co my będziemy jeść w tym tygodniu, tak? I byśmy pojechały na jakieś zakupy, znaczy skoczymy chyba sobie w ogóle do babci troszkę, bo jesteśmy dzisiaj same, skoczymy sobie do babci, miała przyjść do nas jedna babcia, ale troszeczkę jest przeziębiona, że skoczymy chyba do babci, tak? Mamy Tomka i tak na jakieś pół godzinki zostawię Niunię. No jak nie muszę, to nie jeżdżę z nią na zakupy, no wolę jednak, żeby sobie posiedziała na spokojnie, a wiecie, zajmie mi to pewnie z pół godzinki. A potem pojadę już do nich, może uda mi się jakby spała, albo może właśnie z babcią bym była trochę grzeczniejsza i bym sobie posiedziała z nimi i przygotowała zdjęcia tych nowości naszych, żeby wstawić na stronę, bo dzisiaj zapowiedziałam, że będą, także fajnie by było pracować, ale tak wiecie, nie za dużo, żeby spędzić dużo czasu z Nel. Tak jak wam mówiłam, ja teraz przestawiam się trochę na inny tryb i chcę z nią spędzać jak najwięcej czasu, także jak mam jakąś pracę taką, którą mogę zrobić, kiedy ona jest obok, no to super, natomiast no powiem wam, że taka praca na laptopie tutaj w domu, jakbyśmy były same i ona by się bawiła obok, to średnio, dlatego że ona włazi na mnie, tego laptopa ciągnie, kabel ciągnie i tak wiecie, kombinuje strasznie. Także chyba właśnie sobie tak zrobimy. W sumie właśnie, no był inny plan, no ale trzeba się dostosować. Właśnie na ten temat chciałabym też pogadać do was na temat takich moich przemyśleń co do zderzenia oczekiwań z rzeczywistością, bo u mnie to jest bardzo na takim poziomie
no nie wiem jak to powiedzieć, dla mnie po prostu jest to temat istotny w moim życiu, bardzo, bardzo istotny i ja ciężko przechodzę właśnie to, jeśli coś mi się rozjeżdża. Ale dobra, może już nie będę teraz się rozgadywać, może później sobie pogadamy. Zrzucisz to zaraz. Tak, zrzucisz to zaraz. Nie patrz się tak. Bójcie szukać, co to zbroić. No, także ja sobie zrobię listę zakupów i powoli się zbierzemy i pojedziemy. Ten moment, kiedy mamy już wszystko spakowane, zostaw tego buta. Ona się tak uparła na moje klapki i mówi jej nu. Ona rozumie, co to znaczy nu. Ale no, tak, to jest właśnie nu. I sama ma rądką, że nu, ale dalej idzie i bierze. No, nu. No. Ten moment, kiedy już wszystko sobie spakowałam, już byłam przygotowana wsadzić ją do fotelika. No i wiecie, szukam kluczyków do auta, a w Artonie jest fotelik. I mówiłam o tym Tomkowi dzisiaj, żeby mi go zostawił. Szukam kluczyków do auta i znajduję kluczyki do Fiata, w którym nie ma fotelika. Także tak, czekamy na Tomka, aż nam odwiezie auto. Jedziemy jednak całą ekipą i powiem wam, że te lody to jest grzeszek taki, naprawdę, no powiem wam szczerze, nie próbujcie. Bo jak spróbujecie, to ciężko później się powstrzymać i dosyć często je jem, niestety. Chociaż ja jakąś ogromną fanką lodów nie jestem, to kochanie, proszę. Tomek ma chwilę wolną, także jedziemy razem. Oj. A potem sobie jeszcze pojedzie do pracy i mi tutaj każe loda spróbować. A co to jest, jakiś Grand? Grand biały. No dobra, już próbuję, ale i tak nic nie przebije tej Milki. Jejciu, zobaczcie, jakiego mam kolegę. Jechał ze mną całą drogę. Podjechałam na chwilę pod dom, żeby się do was na moment odezwać. Ale rozpraszam mnie bardzo, nie będę ukrywać. Mam nadzieję, że spadnie, zanim wysiądę. Mam nadzieję, że mi aparat nie spadnie, bo tak stoi średnio stabilnie. W każdym razie, no tak wspomniałam wam wcześniej... A, jakieś światło tu na mnie. Wspomniałam wam wcześniej o tych oczekiwaniach. Powiem wam, że staram się ostatnio znajdować taki, no może nie nawet czas, tylko jak coś robię, to sobie w głowie po prostu układam, rozkminiam, ale takie życiowe rzeczy. I powiem wam, że ta książka hashtag nażyć się jest naprawdę super do tego. I powiem wam, że to jest idealna książka dla mnie. Jest to po prostu coś, jakbym czytała o sobie. No i tutaj mam taką rozkminkę na temat oczekiwań, jak czytałam o tym. Co prawda tam nie było jakiegoś mega wielkiego rozdziału, dużej części o tym póki co. Natomiast jak czytałam nawet kawałek o tym, to sobie uświadomiłam, że to jest tak bardzo o mnie i że moim głównym życiowym problemem i takim, przez który mam jakieś takie problemy emocjonalne, tak to określmy, czy też w dużej mierze myślę, że moja depresja poporodowa była tym wywołana, a mianowicie są to oczekiwania właśnie. I powiem wam, że ja naprawdę staram się już teraz, w sumie już od jakiegoś czasu, ale teraz jak jestem tego bardziej świadoma, dotarło to do mnie, to będę się starała jeszcze lepiej nad tym pracować, nad tym, żeby po prostu nie oczekiwać. Wiadomo, robić plany, coś tam sobie organizować, natomiast nie oczekiwać. Tylko mieć nadzieję, że wszystko się ułoży zgodnie z planem, a jeśli się nie ułoży zgodnie z planem, to mieć takie podejście, że okej, jest jak jest, życie się toczy dalej, nie ma tragedii, damy sobie radę, albo jak po prostu, bo ja też czasami jak miałam jakieś takie zwykłe plany, które sobie ułożyłam w głowie, jestem freakiem organizacji, ja uwielbiam listy zadań, ja uwielbiam sobie organizować życie i właśnie nawet w takich małych sprawach ja często miałam coś takiego, że jak moje plany nie szły tak jak sobie to ustawiłam, ułożyłam w głowie, no to zaraz wiecie, była trochę taka panika, już była załamka, już byłam zdołowana i w ogóle bardzo źle to znosiłam.
A teraz będę się starała nad tym pracować. Powiem wam jeszcze, że żyjąc w związku z osobą, która jest trochę chaotyczna, Tomek jest taki, wiecie, bardzo spontaniczny. On w każdej chwili może zmienić plany, na niego w ogóle, no prawie zawsze każdy czeka, on się nie spieszy, on zawsze w ostatniej chwili coś mu się przypomni, że coś ma do zrobienia. No i właśnie żyjąc w związku z taką osobą, naprawdę ja się uczę tej niedosytnej cierpliwości, to jeszcze właśnie takiego luźniejszego podejścia. Często się denerwuję przez to, natomiast muszę po prostu chyba sobie to przetłumaczyć, że to jest taka lekcja dla mnie, żeby jednak mieć więcej takiego właśnie luźnego podejścia i nie oczekiwać za dużo. Bo oczekiwania właśnie, kiedy się rozjeżdżają z naszymi planami, no to często po prostu potrafią wprowadzić w nas taki niepokój. I tak właśnie było ze mną. Myślę, że też właśnie po porodzie ja jakoś tak, nie wiem, no czemu ja sobie to zupełnie inaczej wyobrażałam, jakoś tak pięknie. Oczywiście wiedziałam, że nie będzie super łatwo, ale myślałam, że jednak inaczej to zniosę, że zniosę to dużo lepiej, a nie zniosłam tego dobrze w ogóle. Zniosłam ten czas po porodzie bardzo źle, jak wiecie. Przez to też, że myślałam, że to życie będzie wyglądało troszeczkę inaczej. I to nie jest absolutnie tak, że dziecko sprawiło, że ja jestem nieszczęśliwa, tylko po prostu moje oczekiwania względem tego, jak to życie będzie wyglądało po porodzie, rozjechały się z rzeczywistością. I po prostu dla mnie te oczekiwania były tak jakoś mocno zakorzenione, że ja nie mogłam się z tym pogodzić. I teraz dopiero po tak naprawdę prawie że 9 miesiącach dociera to do mnie i jakoś tak staram się pracować nad tym. Także to jest moja dzisiejsza rozkminka. Wiem, że macie ochotę, żebym takimi przemyśleniami swoimi się dzieliła i myślę, że fajnie właśnie będzie je wplatać we vlogi. Nad tym naprawdę mocno, mocno myślę sobie, bo zdałam sobie sprawę, że to jest mój główny problem. Tak. Dlatego teraz, tak jak mówiłam, ja staram się takie życie prowadzić troszeczkę bardziej na luzie, bardziej rodzinne. Oczywiście jak jest praca, no to jest praca, ale nie mogę po prostu całej swojej energii skupiać na pracy i non stop się stresować, że coś ucieknie. Nic mi nie ucieknie. Wiadomo, terminy są terminami, ale trzeba tak, wiecie, bardziej na spokojnie podchodzić. A ja jednak jestem człowiekiem, właśnie taką człowiek-organizacja, który nienawidzi jak plany nie wychodzą, tak? Także tak samo sobie myślę o tym wyjeździe, który jest przed nami do Paryża. Nie mogę oczekiwać, jak będzie. Czytam sobie, jak inne osoby znosiły taki lot z dziećmi pierwszy, ale nie mogę oczekiwać, że u nas będzie, nie wiem, super pięknie, idealnie, że prześwinę cały lot, czy tam cały pobyt na lotnisku. Nie mogę też oczekiwać z drugiej strony i nastawiać się, że będzie tragicznie. Po prostu chcę mieć nadzieję. Chcę mieć nadzieję, że będzie dobrze, a jeśli coś się wydarzy, to będziemy we dwójkę z Tomkiem, na pewno sobie damy radę i będzie okej. Okay. Tysiące, setki tysięcy ludzi robią to codziennie. Codziennie ktoś lata z dzieckiem i dają sobie radę. Także i my sobie damy radę. Staram się tak właśnie nastawiać pozytywnie. Dobra, uciekam do domu, zakupy zrobione. Znaczy uciekam do Nelki i do babci. Zakupy zrobione, poczekamy jeszcze na Tomka, bo w sumie miałam zabrać ją od babci, ale on przyjedzie jeszcze do nas, także po pracy, więc długo już mu nie zejdzie. Także poczekamy sobie, ja akurat przygotuję zdjęcia, zrobię co tam mam do zrobienia, no i wrócimy. Szybki unboxing teraz, bo wróciłam właśnie do domu i tak, mam tutaj pierwsze maliny, które kupiłam, a niestety zgniotły mi się, bo wkładałam wózek i jakoś tak mi upadł, że tak myślałam, że coś się przygniotło i niestety było to, co oczywiście najmniej mogło się przygnieść, czyli maliny. No nieważne, zacznijmy może od tej torby. Mleko owsiane, bardzo w ogóle lubię to, polecam wam, właściwie to jest napój owsiany. Bardzo lubię, bez dodatku cukru i ono kosztuje tam, nie wiem, nawet chyba nie 5 zł, także super, bo te Alpro są dobre, ale one są drogie niestety. Zapas Kyra oczywiście musi być. Waniliowy najlepiej. Widzę, że tu się rozlał mi jogurt. Świetnie, nie dosyć, że maliny się zgniotły, to pewnie też zgniotłam ten jogurt. To jest jogurt albo to nie, chyba ten jogurt. No dobra. Same problemy, słuchajcie. Dobra, tutaj mam mięso. Tutaj mozzarella, taka do starcia, dlatego że nie było tarty. Chciałam właśnie tartą kupić, ale nie było. Tampony.
To nikogo nie dziwi. Ketchup bardzo smaczny jest ten właśnie z kotlina z pomidorów malinowych. Pikantny. Tutaj mamy od babci nektarynkę, żeby później nią nie utrzeć z innymi owocami. Tak, czasami dajemy słoiczki właśnie na taki moment, kiedy akurat nic nie mam, a chcemy jej dać. Powiem Wam, że Nel zaczęła trochę odrzucać już mleko. Bardzo rzadko piję mleko. Najchętniej no na noc, a tak to albo w nocy, ewentualnie nad ranem. A w ciągu dnia, no nie za bardzo, więc ja wiadomo, robię jakieś tam jedzonko, ale czasami wolę być ubezpieczona i coś takiego mieć. Także czasami coś tam jej kupię. Fromello, to jest do obiadu, ten puszysty serek. Mam całą tą torbę uciapaną, także muszę teraz sobie to wszystko poumywać tu też. Passata pomidorowa. Dalej pampersy dla Nel, kupujemy te Lupilu albo... Dady te złote z Biedronki. Powiem Wam, że ostatnio coś tutaj nam nie działa. Znaczy tak, lubiliśmy bardzo, zwłaszcza tę Lupilu, jak ona była mniejsza, a teraz jak ona jest tak bardzo ruchliwa, to non stop coś nam się ściąga, non stop gdzieś tam przecieka, także no nie wiem. A na pewno nie są za małe. Już się zastanawiałam, czy nie są za małe, ale ona waży 6,5 kilo, a one są niby do 9, no nie wiem. Nie wiem, najlepsze pewnie będą te pieluchomajtki, ale jeszcze będą na nią pewnie teraz za duże. Bo są chyba od 4 z tego, co widziałam. Też muszę kupić na próbę. Jak ktoś to wiadomo, to będą na później. Dobra, tutaj mamy warzywka, owoce, papryki. Będą tam 3, bo będę robiła sos paprykowy z e-booka Elinowa. Tutaj marchewka, cebula, czosnek. Tutaj mam ziemniaków kilka do zupki dla Niuni. Cytrynę, banany, mozzarellę jeszcze o taką w kulce lekko, 2 paczki kabanosów, są bardzo dobre, bardzo podobnie smakują do tych z tarczyńskiego, to są te z pikoka, my lubimy takie pikantne z chili czasami, wiecie, jak chcemy jakąś szybką przekąskę, no to sobie jemy, albo na przykład ja daję do jajecznicy, tutaj mamy oczywiście pieczarki. No i jeszcze jedna papryka i jeszcze jedna marchewka. A, jeszcze coś. Jeszcze jedno fromello. Także taki szybki unboxing. She's sweet like a honey drip. I love the feel of her fingertips. Don't I know it? Don't I know it? She wants to dance, keeps me up at night. Till the moon passes out of sight. Don't I know it? Don't I know it? Every man has a heart to give. Every man has a life to live. Need a girl, keep us moving on. If you know what I mean, sing along. She's like a free bird, flying free, yeah. You know I need her. I got a live one. She's a wild one. She's like a fire. It's getting hotter. She's my desire. I got a live one. She's a wild one. Okay, jak widzicie, wzięłam się za obiad, a właściwie za taką obiadokolację. I zrobiłam to tak bardziej po swojemu, bez żadnego przepisu. Cannelloni wypełniłam sosem. Sorry, podjadam mozzarella. Sosem takim jak do spaghetti. Zalałam resztą tego sosu właśnie, bo trochę mi go zostało, żeby też zmiękł dobrze ten makaron. Zalałam sosem jeszcze raz, tylko że takim a la bechamel, bo to jest taka bardziej fit wersja z e-booka Eli. Tam był przepis na fit lasagne. I właśnie bechamel bez masła. Także coś takiego zrobiłam. Zalałam, no i posypałam serem i teraz ląduję w piekarniku na tak 30 minut, myślę. Mam nadzieję, że już zmięknie ten makaron, bo jestem bardzo głodna i Tomek dzwonił, że zaraz będzie i też jest mega, mega głodny. Chodziło, ale dam podziękować na kotla dacha. Macie minus 20 złotych. Ty się nie patrz, kamy. Pokazujesz, jak ładnie jesz, tak? Ale ładnie Nienia je zupkę. Pięknie, proszę. Nie kładź się na stolik, tylko jedz. Jak pokazuje. Niecia. Brawo. I once loved a girl. She don't love me anymore.
And the pain, it comes in waves like it's washing me.